Dzień dobry albo dobry wieczór. 23 kwietnia, w piątek, mamy takie słowa, które mają sprowokować nas do kilku myśli. I to są słowa z Księgi Izajasza, z 7 rozdziału, werset 4. Miej się na baczności, bądź spokojny i nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka. I z 1 listu do Koryntian, w 16 rozdziale, w 13 wierszu Paweł pisze: czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Te wszystkie słowa, które są zawarte w obydwu wersetach, są słowami, które zmuszają człowieka do takiego poczucia mobilizacji, do takiego, jakby wytwarzają taką przestrzeń, w której jakby budzimy się i mówimy: ok, no to co się teraz wydarzy? I powiem szczerze, że Paweł akurat pisze swoje słowa w dość ciekawym kontekście. W sytuacji, kiedy już powiedział Koryntianom, że nie do końca pasuje mu to, że są podzieleni, gdzie opowiedział mniej więcej, jak ma wyglądać nabożeństwo, opowiedział, jaka jest miłość, jaka jest cudowna, jaka w niej jest moc, dochodzi do samego końca swojego listu i tam na samym końcu pisze właśnie dzisiejsze słowa, czyli czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni, ale pisze to w takim dość ciekawym kontekście, to znaczy wcześniej, kilka wersetów wcześniej dosłownie, mówi o tym, że może ktoś ich nawiedzić, może ktoś do nich przyjść i fajnie by było, żeby ta osoba czuła się tam dobrze i bezpiecznie. Mowa tutaj o Tymoteuszu i Apollosie. No i to jest taka sytuacja, w której Paweł mówi, że jeżeli chrześcijanie żyją w mobilizacji, kiedy czują, że coś może się wydarzyć, że będą potrzebni, no to muszą być przede wszystkim na to gotowi. Powiem szczerze, że to jest taka chyba nieznana dla Kościoła dzisiaj rzeczywistość, gdzie faktycznie ludzie, no zanim cokolwiek się wydarzy, no to najpierw układają pewien plan. Jeżeli ktoś ma przyjść, no to oczywiście musi się zapowiedzieć. No wtedy, jeżeli jest zapowiedziane, no to oczywiście jest wszystko przygotowane, jeżeli jest nabożeństwo, to jest nabożeństwo, potem oczywiście jakiś posiłek. No jeżeli jest nocek, to już na pewno trzeba, już na 100% trzeba się zapowiedzieć. I tak sobie myślę, czy są miejsca gdzieś jeszcze w chrześcijańskich domach, gdzie ludzie faktycznie są tak gotowi, gdzie no spodziewają się w każdej chwili, że może ktoś do nich przyjść. Ktoś, kto będzie no tym pracownikiem winnicy pańskiej, tak to możemy w cudzysłowie określić, gdzie będzie potrzebował pomocy i będzie przede wszystkim czuł się bezpiecznie. No mamy czasy troszkę inne, zapewne nawet jeżeli jest to powiedzmy jakaś osoba, która pracuje bardzo dynamicznie, no to myślę i tak by się zapowiedziała. Natomiast jakby cała ta myśl sprowokowała mnie do takich myśli dotyczących: na ile my jesteśmy faktycznie czuwający, na ile trwamy w wierze, no i czy jesteśmy silni i czy jesteśmy mocni w tej naszej wierze. Znaczy możemy powiedzieć, że jesteśmy i generalnie no podejrzewam, że jakaś część z nas pewnie tak powie. Natomiast no kontekst, jaki tutaj został użyty, no prowokuje do tego, żeby jednak zadać to pytanie, czy my jesteśmy w stanie coś zrobić. Nie tylko powiedzieć, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy czuwający i trwający w wierze, czyli tam się modlimy i czytamy Boże Słowo i je rozważamy, ale czy jesteśmy w stanie coś więcej zrobić? Czy jesteśmy w stanie przyjąć człowieka, który coś tam robi dla Boga i generalnie no jest, że tak powiem, kimś, kto przyjdzie znienacka. Już nie mówię o tym, że Jezus Chrystus też może znienacka przyjść i na to też mamy być gotowi. Natomiast no, czy w naszej pobożności, takiej zwykłej, codziennej pobożności, jesteśmy czuwający? Czy spodziewamy się rzeczy, które mogą przemodelować zupełnie nasz dzień? Powiem szczerze, że wygląda to, jeżeli jak rozmawiam z ludźmi, wygląda to raczej w ten sposób, że mamy tam pewne plany z każdego dnia. Niektórzy mają taki element, że słuchają codzienników, które akurat teraz nagrywamy. Niektórzy czytają Biblię, sami rozmyślają, czasami niektórzy coś napiszą a propos właśnie tych swoich rozmyślań. Natomiast powiem szczerze, że dzisiejszy tekst jakby każe nam mocno jakby przemodelować nasze funkcjonowanie. Bo może się zdarzyć sytuacja, w której będziemy musieli
rzucić wszystko i rzucić się na pomoc osobie, która akurat tej pomocy będzie potrzebowała. No tutaj jest kontekst sługi Bożego, natomiast myślę, że takich osób potrzebujących może być cała masa wokół nas. To są ludzie, którzy wyciągają do nas ręce, a my tych rąk nie do końca chcemy, nie do końca te ręce chcemy złapać. I tak sobie myślę, że dzisiejszy tekst to jest tekst, który ma nas w jakiś sposób no, zmobilizować do spojrzenia wokół siebie i zobaczyć, czy gdzieś nie mogę komuś pomóc, czy jestem w stanie coś zrobić. Realnie, nawet kosztem przemodelowania naszych planów, naszego dnia, tego wszystkiego, cośmy sobie zaplanowali. Tak więc na dzisiaj życzę nam wszystkim przede wszystkim takiej mocnej wiary, w której będziemy mężni, w której będziemy mocni, ale też i czuwający. Czuwający na tyle, żeby nie przeoczyć tych, którzy być może czekają na naszą pomoc. Zostańcie z Bogiem. Amen.